siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. No cóż, nie było mnie, to znaczy, że gdzieś musiałem być. Ubiegły rok najczęściej byłem w szpitalu. Spędziłem po kilka razy. A taka dygresja, dlaczego mnie nie było. To nie znaczy, że was przestałem lubić. Naprawdę lubię tu przyjechać, być razem, zwłaszcza kiedy możemy z żoną was odwiedzić. Jest to dla nas przyjemnością i nie tylko. Są ku temu jeszcze inne powody. Kochani, chciałbym, byśmy dziś sięgnęli, ja sobie pozwolę tak, o, byście sięgnęli do tekstu Ewangelii Jana, 9 rozdział od wiersza 1 aż do 41, ale nie będę czytał tego tekstu, dlatego takie powinno być sakramentalne moje pytanie, czy macie Biblię? Bo lepiej, żebyście je mieli otwarte i ten tekst sobie potem śledzili. Niektóre wersety będę wyświetlał, ale też do wielu z tych wersetów tego rozdziału będę przechodzić. I pierwszy werset, na który chcę zwrócić uwagę, to początek. Na swojej drodze zobaczył Jezus człowieka niewidomego od urodzenia. Tak rozpoczyna się historia człowieka, który wyruszył z domu jako niewidomy i kończy widząc. Cały rozdział jest pełen szczegółów. Kiedy czytamy ten rozdział, to się czujemy tak, jakbyśmy znali tego człowieka, jakbyśmy tam razem z nim byli. Ten człowiek, o którym powiadam, że jest anonimowym niewidomym, bo jego imienia nie poznajemy w tym rozdziale, jest jednym ze źle rozumianych ludzi przez tych, którzy spotykają go. Ludzie mówili o jego historii, ale nawet nie wiedzieli, nie poznali jego imienia. Dla większości sąsiadów, przynajmniej tak z tego rozdziału wynika, a też i dla nas, on cały czas pozostaje anonimowym niewidomym. Ewangelia Jana rejestruje zaledwie kilka cudów, jakich Jezus dokonał. I te cuda jako znaki służyły pewnemu celowi. A mianowicie te znaki służyły jak znaki drogowe. To były takie znaki, które były ostrzegawcze, informujące, nakazu, zakazu. Tak jak jest ci, którzy jeżdżą samochodami, wiedzą, że muszą respektować te znaki. Jeśli nie, no to są potem jakieś konsekwencje. I Bóg dał w Jezusie takie znaki, aby chronić nasze życie. Co dokładnie taki znak pokazuje? Pierwsze, co chcę w związku z tym rozdziałem powiedzieć, to Bóg chce nam powiedzieć, że Jezus jest Mesjaszem. I jednym ze znaków przychodzącego Mesjasza było też to, iż Jezus sam powiedział, że On uzdrawia niewidomych. Kiedy Jan Chrzciciel dowiedział się o tym, co Jezus czyni, był uwięziony, to posłał uczniów swoich i z takim zapytaniem, czy to ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego? Idźcie i donieście Janowi, odpowiedział im Jezus, o tym, co widzicie i słyszycie. Niewidomi odzyskują wzrok. Kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą,
Umarli zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina. Dlatego i Izajasz też o tym mówi, że kiedy Bóg przyniesie zbawienie w Jezusie Chrystusie, to w księdze proroka Izajasza czytamy: mówcie do targanych niepokojem, bądźcie mocni, przestańcie się lękać, oto wasz Bóg nadchodzi, już pomsta zbliża się, on z odpłatą przychodzi, aby was zbawić. Wtedy otworzą się oczy niewidomych i uszy niesłyszące usłyszą. To są różne znaki, jakie Bóg dawał, ale w tym rozdziale chcę podkreślić, że mamy z takim właśnie znakiem do czynienia. Bóg poprzez usłużenie temu niewidomemu człowiekowi chce pokazać i też otoczeniu, kim jest, że jest Mesjaszem. Każdy, jak powiadam, wydawało się, że ma opinię o tym zdarzeniu. Większość tych opinii była niewłaściwa i przyjrzyjmy się tej historii, by się czegoś nauczyć. Pierwsza interesująca uwaga, że niewidomy nie poprosił, by Jezus go uzdrowił. Czytamy, że Jezus przechodził, zobaczył niewidomego i zareagował. I w takich okolicznościach zwykle chcemy jakoś odnieść się do takiego człowieka, najczęściej z jakąś empatią, współczuciem. I samorzutnie zaraz pojawia się takie pytanie, które budzi zapytanie. Kto zgrzeszył? Wtedy jego uczniowie zapytali go: mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził niewidomy? Zauważmy, że nawet w czasach Jezusa już upowszechniało się takie nauczanie, a ono jest do dziś w niektórych środowiskach aktualne, że choroba jest wynikiem grzechu. I to jest jedyna odpowiedź dla niektórych. Nie ma innej alternatywy. Powstaje zawsze pytanie, dlaczego złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom? Jest taka książka, polecam, sięgnijcie do niej. Jest w niej odpowiedź. W tej kwestii są ciągle rozbieżne poglądy. Ja nie będę robił wykładu teraz na temat tych rozbieżnych poglądów. Jest faktem, że w Biblii czytamy, czy mamy taką wskazówkę odwołującą w tej kwestii, oczywiście do upadku w grzech. Kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, to tu doszukujemy się początku wszelkiego zła, które wkroczyło. Diabeł był już w tamtym czasie zapracowany. I wiecie, on się nie zmienił, on jest dalej zapracowany, ale teraz wydaje mi się, że on jest bardzo uparty. On swoje robi bardzo uparcie. Oczywiście z tym faktem wkroczyło cierpienie na ziemię, konsekwencja cierpienia. Natomiast nigdzie Biblia, to jest moje oczywiście stwierdzenie, nie daje takiej informacji, że choroba ma tylko jedno źródło pochodzenia. Niektórzy rozumieją to jako atak szatana i trzeba się temu przeciwstawić. No wiecie, jak wsadzę palec do ognia, to co masz tu wspólnego szatan i komu się przeciwstawiać? Chyba własnej głupocie. Oczywiście mamy w Biblii teksty, które mówią, że choroba była skutkiem diabelskiego ataku. Na przykład w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale
I 16 wiersz. A czy tej córki Abrahama, którą szatan wiązał aż od 18 lat, nie należało uwolnić spęt w dzień szabatu? Co niewłaściwego jest w tym pytaniu i w tym stwierdzeniu? Po pierwsze, Bóg nie gra w jakąś grę, kiedy pytamy: Panie, dlaczego? To nie odpowiada: no bo dlatego, ponieważ. Prawda? Czasami rodzice, jak nie dają sobie rady z dzieciakami, nie wiedzą, jak odpowiedzieć, a dziecko takie jest uparte. A dlaczego? A dlaczego? A bo dlatego. Bo nie ma odpowiedzi konkretnej. Dlatego. Jezus wtedy odpowiada: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Stało się to, aby Bóg był, mógł objawić wielkość swoich dzieł. A więc wiemy, gdzie korzeniami sięga grzech. I do każdej takiej sytuacji musimy personalnie podejść. Więc ja tylko powiem o tych takich czterech przypadkach, którymi się nie chcę zajmować. Po pierwsze, cierpienie może być spowodowane przyzwoleniem Boga. Tego przykładem jest Hiob. Pan powiedział do szatana: oto jest w twojej mocy, tylko nie pozbawiaj go życia. Czasami sam siadam, czytam ten tekst i się zastanawiam, jak Pan Bóg mógł mu pozwolić diabłu na taką próbę dla Hioba. Po drugie, to prawdą, to co czytaliśmy, jak ta niewiasta 18 lat była związana i zgięta, miała kręgosłup zdeformowany. Szatan był sprawcą, tak powiada Jezus. Choroba może być karą. Gehazi, sługa Elizeusza, został ukarany trądem za swój grzech. Dawid, kiedy dopuścił się grzechu, to z powodu tego grzechu, z tego, trudno to nazwać nawet jakoś, no, wszeteczeństwa w tym momencie, cudzołóstwa właściwie, zrodziło się dziecko. I czytamy, że Bóg dotknął to dziecko chorobą i ono zmarło z powodu grzechu Dawida. No i oczywiście człowiek może sam na siebie sprowadzić chorobę. Stanąć w oknie, w przeciągu, no i skręt szyi od razu, prawda? Jakieś przewianie. Co my robimy jako ludzie wierzący? My ufamy nieskończonej mądrości Boga. Dopóki jest dzień, czwarty wiersz powiada, musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłem świata. I Bóg postępuje według pewnych zasad. Te prawa są wyraźnie zdefiniowane, ale nie zawsze one nam się wydają logiczne. I dla mnie doświadczenie Hioba wydaje się, po ludzku oczywiście, po mojemu patrząc, takie nielogiczne. No za co ten Hiob musiał przejść tak trudny czas? Bóg postępuje według pewnych zdefiniowanych praw. Bo po tych słowach splunął na ziemię, ze śliny zrobił błoto i to błoto nałożył na oczy niewidomego. Następnie polecił mu: idź, obmyj się w sadzawce Siloe, co znaczy posłany. Niewidomy odszedł, obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Nasze doświadczenie duchowe świadczy o tym, że Bóg nie jest niczym ograniczony. Ma różne sposoby działania wobec nas. I rzeczywiście Jezus
w niektórych sytuacjach postąpił w niekonwencjonalny sposób. Użył metod, których my byśmy nie uznali, nie przyjęli. Na przykład dotknął trędowatego. Ludzie, tak sobie to wyobrażam, tam się musiał pojawić jęk. Jak on to zrobił? Dlaczego? Przecież dotknięcie to śmierć, wyrok śmierci na siebie. Jezus go dotknął, bo wiedział, że będzie uzdrowiony. Kiedy człowiek był chory i potrzebował pomocy, właściwie to chodziło o sługę, wypowiedział słowo i mimo, że kilometry od niego był ten chory człowiek, został uzdrowiony. Wybaczył człowiekowi grzechy i powiedział: idź, jesteś uzdrowiony. Wziął za rękę martwą dziewczynkę i powiedział, przywrócił ją do życia. Przy grobie Łazarza powiedział do umarłego: wyjdź. No zaraz, jeśli są ludzie, którzy wierzą, że tam już tylko ciało, tam nie ma nic, to kto usłyszał w tym grobie wobec tego to, co Jezus mówił? Łazarz? Duch jakiś? Co usłyszało słowo Jezusa? Ja wierzę, że Łazarz usłyszał. Bo zanim on wyszedł, to Jezus już go wzbudził i mu powiedział: a teraz wyjdź. Włożył palce w uszy głuchego, śliną dotknął języka. Ktoś tak patrzy, powiedział: co to, czarodziej jakiś? Co on robi? Co to za zachowanie? No ale już gromić gorączkę, która właściwie przecież nie jest osobowa, to jest niesłychane. Zgromił gorączkę teściowej Piotra. On ją zgromił. Czasami ludzie zadają pytanie: no jak można do czegoś niematerialnego, niewidocznego powiedzieć, że zgramiam to? Otóż Bóg nie postępuje według naszych prawideł czy naszej logiki. Podstawą Bożego działania jest Boże Słowo. I w Psalmie 107, wiersz 20, jest to doskonale zilustrowane. Posłał swoje słowo, uzdrowił ich i ochronił przed całkowitym zniszczeniem. A więc tak naprawdę we wszystkich sytuacjach, jakiekolwiek by one nie były, decydujące jest Boże Słowo. Nie gesty, nie jakieś rzeczy, które czynimy czasami. W środowisku, w którym ja się wychowałem, wywodzę się, czasami kaznodzieje wyczyniali takie ekwilibrystyki, jakby to od nich zależał cud i jakby od nich zależało wszystko, o czym mówili, co się miało zdarzyć. Ja wierzę, że decyduje Boże Słowo. Na Boże Słowo dzieją się rzeczy. Dzieje się też uzdrowienie. Bóg rzekł i stało się. Tak się zaczyna Biblia, prawda? Pierwszy rozdział Księgi Genezis. Za każdym razem rzekł i stało się. I tam jest to wielokrotnie powtórzone. To jest bardzo ważny tekst. Rzekł i stało się. Decydujące jest Boże Słowo i musimy to Słowo znać, akceptować, rozumieć je. Dlatego ciągle ja powtarzam, niektórzy bracia powtarzają, czy mamy Biblię, czy znamy to Słowo Boże. Bez znajomości tego Słowa ja ostatnio usługiwałem i też mówiłem o człowieku, który, ten Samarytaninie, tam był człowiek, który przed tą całą historią zadawał pytania Jezusowi. I wiecie, czasami ludzie nam zadają pytania i się dajemy wciągać w takie różne rozmowy, dywagacje, dysputy. A co, czym Jezus właściwie mu zamknął usta? Co czytasz? I każdy, kto zadaje nam pytanie, ja wiele razy z tego skorzystałem w różnych rozmowach. Ktoś przychodzi: a pastorze, a jak z tym, a co czytasz? No nie przeczytałem. To najpierw idź przeczytaj, a potem przyjdź, zadaj mi pytanie. Najczęściej już nie było pytania, no bo jak człowiek przeczyta, co jest w Słowie Bożym napisane, to wie, jak ma postąpić.
co czytasz. Więc to jest bardzo ważne podkreślenie tu w tym usługiwaniu. Boże Słowo, ono jest podstawą i Bóg w oparciu o swoje słowo wypowiedziane działa. Kiedy niewidomy człowiek wrócił z odsadzawki z odzyskanym wzrokiem, to dowiadujemy się w tym rozdziale, jak go czytamy, że stało się nieszczęście. On odzyskał wzrok, a wszyscy w otoczeniu oślepli. Człowiek odzyskał wzrok. I przyjaciele i sąsiedzi nagle oślepli. Ósmy wiersz. Wówczas sąsiedzi oraz ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, zastanawiali się, czy to nie ten, który siadywał i żebrał. Jedni mówili, że to ten, inni twierdzili, że to ktoś do niego podobny. Człowiek widzi po raz pierwszy w życiu i musi przekonać innych, że to naprawdę on. Wiecie, strach wielu ludzi przed tym, co Bóg może uczynić, powiada, lepiej to rozegrajmy bezpiecznie. Nie wiemy, on, nie on, a po co się w coś mieszać? Wiecie, tak, takie jest zachowanie wielu ludzi w jakichś konfliktowych sytuacjach. Sąsiad pierze żonę. Przychodzi policjant, się pyta, czy to ma miejsce. Nic nie słyszałem, nic nie widziałem, ślepy, głuchy, nic nie wie. Ludzie boją się powiedzieć prawdę. Wiemy, z jakich powodów czasami asekurują się, żeby potem nie być ciąganym po sądach, ale prawda powinna się bronić. Oczywiście dałem taki drastyczny przykład. Są dużo mniejsze i bardziej takie bagatelizujące może sprawy. A więc strach tym ludziom kazał udawać takich niezaangażowanych, my nic nie wiemy. A więc kolejna rzecz. Druga ważna sprawa. Niewidomy nie poprosił. Po drugie, Jezus uzdrowił tego człowieka w sabat. No czy nie można było go uzdrowić w poniedziałek albo w niedzielę? Nie, uzdrowił go w sabat. Niektórym tak sabat przeszkadza, że nie mogą nic zrobić albo robią. Bill Graham powiedział tak, jak twój wół wpada każdego sabatu do dołu, to albo woła sprzedaj, albo dół zasyp. Bo się ludzie tłumaczą, a nie mogę przyjść do kościoła w niedzielę, bo to, tamto, bo wół wpadł do dołu. To zasyp ten dół albo woła sprzątnij. I tak samo tu było. Niektórzy z faryzeuszów stwierdzili zatem, ten człowiek nie jest od Boga, bo nie przestrzega szabatu. Inni natomiast byli zdania, że grzeszny człowiek nie może czynić takich znaków. A więc mają wątpliwość co do boskości Jezusa Chrystusa, że jest Mesjaszem, że to on mógł uczynić. To człowiek grzeszny nie może uzdrowić. To fakt, że tak mogło być, ale Jezus nie był kimś grzesznym. Jezus mógł rzeczywiście uczynić to każdego innego dnia. To nie wymagało, że tak powiem, działania w sabat. Można to było zrobić każdego dnia i przywrócić wzrok temu nieszczęśliwemu człowiekowi. Ale Jezus chciał mieć uwagę otoczenia, ale chciał też do myślenia sprowokować faryzeuszy, tych wątpiących, którzy mieli znaki zapytania. A im znaki zapytania brzmiały, jak odzyskałeś wzrok? Zagadnęli go zatem, jak więc odzyskałeś wzrok? Wówczas odpowiedział, człowiek imieniem Jezus zrobił błoto, nałożył mi na oczy i polecił, idź, obmyj się w Siloę. Poszedłem więc, obmyłem się i widzę. Gdzie on jest? Pytali. Nie wiem, odpowiedział. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był on niewidomy i odzyskał wzrok.
dopóki nie przywołali jego rodziców. A więc sytuacja się rozwija. Stracili w otoczeniu ludzi już wzrok, oślepli, nie widzą, że to jest ten sam człowiek, mało tego, knują dalej jakąś całą historię. Czy na pewno nie widzi? Czy na pewno był niewidomy? A czy na pewno jest uzdrowiony? Mówiąc tak kolokwialnie, rzeczywiście cuda nie zdarzają się na pęczki. Ale mimo ich pojawienia się, to często jest zła ocena. A czy to na pewno Bóg? A kto to zrobił? Niedowiarstwo spekuluje. Tak było i tak ciągle jest. Czasami ludzie powiadają, uwierzyłbym, jakbym zobaczył cud. Jakby zobaczył cud, też by nie uwierzył. Wiemy to na 100%, że ludzie tak reagują. Mogą zobaczyć cud i tak nie uwierzą. Jakby ktoś powiedział, że został wzbudzony ktoś z martwych, a czy na pewno, a może był w śpiączce, a może był w letargu. Mamy tysiące odpowiedzi, nasz tu trybiki działają tak szybko, że zawsze zdążymy znaleźć jakąś fenomenalną odpowiedź. Po trzecie, jak ten niewidomy ma się obronić? Niektórzy z faryzeuszów stwierdzili, ten człowiek nie jest od Boga, nie przestrzega szabatu. Wraca i nie spotyka Jezusa. To poważny problem. To jak się teraz obronić? On wracając sądził, że będzie Jezus i że tu jeszcze jakoś pomoże mu teraz wejść w to środowisko jako człowiek zdrowy. No zwłaszcza, że ci faryzeusze już mieli gotowe takie stwierdzenie, że tak naprawdę to tylko religijni ludzie otrzymują od Boga szczególne obdarowania. Na pewno to nie był religijny człowiek, więc nie mogłeś zostać uzdrowiony. I wiecie, dziś czasami zdarzy się też takie stwierdzenie. To człowiek musi być bardzo duchowy, uduchowiony, taki święty, najlepiej jak tak metr nad ziemią wychodził, no to ten może by coś mógł zrobić. Ale kiedy wypowiesz Słowo Boże, kiedy modlisz się w imieniu Jezusa, czy na pewno to może się zdarzyć? Wtedy się szuka tak zwanych ludzi, którzy są, o nich mówi się, ja cudzysłowo użyję tu, uzdrowiciele. Bóg każdego może użyć, naprawdę każdego człowieka, który wzywa jego imienia, który z nim chodzi, może użyć, aby o drugiego się człowieka pomodlił, ale może też sprawić, że gdy ja się modlę, doświadczę Bożego uzdrowienia. Na początku powiedziałem wam, że trochę w ubiegłym roku odwiedziłem po kilka dni szpitale i ja mogę powiedzieć, łaska Boża była nade mną. Zawsze się modliłem o personel, o chirurgów, ale też i o swoje życie. Osoby, które te same zabiegi miały, wychodziły i czasami komplikacje trwały po kilka dni, czasami tygodni. A ja na drugi dzień właściwie mogłem iść do domu. No to mnie na trzeci wypisywali do domu, bo takie procedury tam, czwarty dzień chyba. A ja tak się czułem pewnie, że zaraz następnego dnia szedłem do zboru i tam się dopiero zarażałem od kogoś przeziębieniem. Ktoś mi przekazał znak pokoju w formie przeziębienia. No tak to oceniam po swojemu oczywiście, ale co chciałem powiedzieć? Bóg był w tych sytuacjach, które wydawałoby się trudne. Jeśli trzy razy usypiają cię po 2-3 godziny, to tak sobie myślisz, na pewno mnie wybudzą? Wtedy mówiłem, kim jestem i chirurdzy zawsze mówili, Pan to ma z górą wszystko załatwione. Także możemy my sami modlić się i Bóg odpowiada i tego będziemy doświadczać. My nie musimy nadzwyczajnych ludzi spotkać. A więc faryzeusze mieli opinię. Tylko tacy święci ludzie, no ewentualnie mogli się o tego niewidomego pomodlić. Wiecie, to niektórzy powiadają tak, nie możesz być chrześcijaninem,
dopóki nie wyglądasz i postępujesz i mówisz jak my. Jak jesteś taki jak my, to jesteś wierzący. A jak myślisz trochę inaczej, to nie. Wiecie, to jest niebezpieczne. Musisz być tak myślący jak my. No to zarezerwowalibyśmy sobie zbawienie tylko należy do nas. Wiecie, jest taki kościół, który uważa, że zbawienie tylko w tym kościele. Ale myślę, że w tych kościołach, które poszły za Biblią, nie ma takich poglądów, albo są to incydenty, jeśli ktoś by tak pomyślał. A więc niekoniecznie muszę wyglądać i postępować i tak, jak tego sobie ktoś życzy. Wiem, że to jest dzisiaj poważny problem, bo ja jestem uparty i noszę strój liturgiczny, garnitur i krawat. Są tacy, co już krawatów nie noszą. Ja się w takiej kulturze wychowałem, podkreślam, i to jest mi bliskie. Robię to też z pewnego powodu. Dla was. Szanuję moich słuchaczy. Szanuję miejsce, w którym jestem, bo do prezydenta bym też nie poszedł w laczkach i w drelichach, bo by mnie sekretarka na wejściu zatrzymała. Ja bym tam nawet się nie dostał. Z szacunku do urzędu, do miejsca, coś robimy. Dla mnie takim miejscem jest świątynia, Dom Boży. To z szacunku dla miejsca, w którym spotykam się z moim Panem Najwyższym, Stwórcą nieba i ziemi. To z tego powodu. Oczywiście powiedzą, a stara konserwa. Wolę być starą konserwą niż łapciem, który pozwala sobie na grzech. Więc lepiej sobie nie folgować w grzechu, a być bardziej konserwą. Oczywiście sama nazwa jeszcze nie produkuje wyników. To, że ktoś mnie nazwie konserwą, niczego nie wyprodukuje z tego powodu. To nie oznacza, że ja taki będę bardzo zasadniczy. Wiecie, że każdemu z nas może się coś zdarzyć, że każdy z nas ma swoje dni, w których może źle się poczuć. I duchowo, i cieleśnie. A więc spór dotyczy naruszenia sabatu. Dziś niektórzy usiłują nas, ludzi wierzących, chrześcijan, wkręcić w przestrzeganie sabatu. Ponieważ mylą szabat z sobotą. A to nie jest to samo. Szabat znaczy odpocznienie, a nie sobota. Ale chcą, żebyśmy sobotę święcili zamiast niedzieli. Argumenty mają. Znów, to nie jest miejsce, żeby o tym teraz mówić. To jest miejsce, żeby o tym mówić, ale nie ten moment. A więc robienie kalki w nazewnictwie jest bardzo niebezpieczne. Znak równości między sobotą a szabatem to jest niebezpieczna kalka. Tak jak robi się kalki z języka angielskiego, wiecie, takie jest teraz modne słownictwo. Młodzi tego używają. Mega sezony. Jakie sezony? My mamy pory roku. A sezon to jest ogórkowy albo ziemniaczany, nie? Po co sezon? Ale to jest kalka z angielskiego oczywiście. Więc spór dotyczy sabatu. Ale Jezus chce pokazać tym oponentom, że nie dzień decyduje o Jego mocy i działaniu. I że nie można pozostawić człowieka w potrzebie ze względu na sabat. To by, wiecie, jakbyśmy się czuli, dzwonisz w sobotę do pogotowia. Na SOR 112. A tam słyszysz, przepraszamy, dziś jest szabat, mamy wolne, przyjdź w poniedziałek. A ty umierasz. Masz wysoką gorączkę. Mnie się tak zdarzyło, z wysoką temperaturą. Przyszedłem na SOR o 22, a o pierwszej w nocy już byłem na łóżku szpitalnym. A gdyby mi powiedzieli, no dzisiaj mamy wolne, szabat. Zobaczcie, nie wolno takich kalek przeprowadzać. A więc
Bóg działa w każdym czasie, gdy ktoś przychodzi z potrzebą do Niego i On odpowiada. Oczywiście odpowiada w Boży sposób. Nie taki, jak my Panu Bogu nakażemy. Panie Boże, Ty musisz. Nie, Bóg nic nie musi. On może. On odpowiada w swój sposób. Dobrze jest. Temu niewidomemu odpowiedział w Jego sposób, w Boży sposób. To był sposób Jezusa. Idź do sadzawki i wróć. Obmyj się. Faryzeusze byli zaślepieni czym? Tradycją. Widzieli zdumiewający cud. Ale wszystko, co naprawdę widzieli, to to, że Jezus naruszył tradycję. Oni byli dumni ze swojej tradycji. Ich władza i reputacja opierały się na tradycji. Tożsamość pochodziła z religijnej tradycji. Myślę, że niektórzy z Was, a może wszyscy, widzieli skrzypka na dachu. I te wie, od czego się zaczyna w ogóle skrzypek na dachu. Tradition śpiewa tą słynną piosenkę. Tradycja. Tewie jest zdruzgotany. Ojciec pięciu córek. I trzy wyłamują się z tej tradycji ślubnej. Wychodzą za mąż, ale nie w ten tradycyjny sposób oświadczają rodzicom, ale zupełnie inny. Mają inne podejście do małżeństwa, nie to tradycyjne, a Tewie cały przerażony, przecież tradycja. Czasami kościoły ślepną z powodu tradycji. Ona jest bardzo dobra, a czasami możemy przesadzić. Problem będzie wtedy, kiedy nie będziemy mogli odwołać się do naszej tradycji, do naszej przeszłości. Nie mamy nic, co moglibyśmy wspomnieć, co moglibyśmy pokazać. To jest nasza tożsamość. To oczywiście, że to wywołuje jakiś niepokój. Ale naszą jedyną tradycją jest trzymać się Bożego Słowa. Niektórzy ludzie wierzący powiadają, my chcemy być takim kościołem jak w Dziejach Apostolskich. No jakby chcieli być tacy jak w Dziejach Apostolskich, to mielibyśmy większy pomór niż teraz koronawirus. Pamiętacie, co się stało z Ananiaszem i Safirą? To mogłoby się powtarzać w różnych kwestiach. Nie akurat tej finansowej nawet, ale w różnych dziedzinach. A więc tradycja może nas ograniczyć. Ale powiadam, mamy jedną bardzo dobrą tradycję. Moją tradycją jest trzymać się Bożego Słowa, pilnować się Jego wypowiedzi i starać się zrobić wszystko, aby to Słowo realizowało się w moim życiu. No tak. Coś się stało jeszcze. 18 wiersz. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był on niewidomy i odzyskał wzrok, dopóki nie przywołali jego rodziców. A gdy przyszli i zapytali ich, czy to jest wasz syn, który, jak twierdzicie, urodził się niewidomy, jak to się więc stało, że teraz widzi? A rodzice odpowiedzieli, wiemy, że to jest nasz syn i wiemy, że się urodził niewidomy. Lecz jak to się stało, że teraz widzi? Albo kto otworzył mu oczy? Nie wiemy. Zapytajcie jego. Jest dorosły. Niech mówi sam za siebie. Rodzice byli przerażeni tym atakiem faryzeuszy. Nie tym, co się stało z ich dzieckiem. Z tego na pewno się każdy rodzic cieszy, niezależnie jakie były początki tego uzdrowienia, kto za tym stoi. Potem zadajemy pytanie, ale każdy rodzic jest szczęśliwy, kiedy jego dzieci są zdrowe, kiedy doświadczą Bożego dotknięcia.
Ale powiadają, nie wiemy. I wepchnęli własnego syna w walec, pod walec faryzeuszy. Faryzeusze chcieli go zgnieść, stłamsić. To nieprawda, to niemożliwe. Kto za tym stoi? A więc faryzeusze przejechali walcem już nie tylko po tym człowieku, który widzi, ale po rodzicach. Oni, wystraszeni, zresztą zaraz wyjaśni się dlaczego, nie odpowiadają rzeczowo. Powiadają, nie wiemy. My nie wiemy. Wystraszyli się tego walca. Bo ci rodzice bali się, więc odesłali pytających do syna i rzucili go pod ten walec faryzejski. Potrzebą naszego życia, każdego człowieka, jest akceptacja. Oni też chcieli być w tym środowisku, w którym żyli, być akceptowanymi. I czasami my, jako ludzie wierzący, potrafimy zrobić coś, co niekoniecznie musi być w pełni zgodne z Bożym Słowem, ale byśmy byli akceptowani. Kto nie lubi być akceptowanym? No tylko powiedz komuś, że a wiesz, tak nijako wyglądasz. Powiedz to żonie. Uważaj. Jest takie powiedzenie, że mężczyzna żyje krócej od kobiety, której powie, że jest za gruba. To on żyje krócej. Ona go przeżyje. Chcemy być akceptowani w każdej sytuacji. Każda rzecz jest piękna i wcale tu nie jest do nikogo przytyk. Pamiętajcie, to jest przykład kaznodziejski, a nie przytyk. Możemy inne rzeczy powiedzieć. Masz piękne włosy, piękną fryzurę, a wczoraj nie? I już jesteś napiętnowany. Potrzebujemy akceptacji. Każdy mąż, każda żona, każdy człowiek chce być akceptowany. Zrobimy wszystko, aby w danym środowisku być przyjętym. To dlatego czasami ludzie, znając Ewangelię, słysząc Ewangelię, nie podejmą decyzji, bo się boją braku akceptacji w swoim środowisku. Co powie rodzina? Co powiedzą inni? A co powie szef w pracy? A powie, że zgłupiałem? A będą mi kręcić kółka? To takie typowe, banalne, takie nawet aroganckie zachowania, prawda? Oni bali się wyłączenia, ci rodzice, z synagogi. Oni byli potraktowani jak martwi. Byliby potraktowani jak martwi. W Jana Ewangelii w 12 rozdziale i 42 wierszu jest tak napisane. Niemniej jednak wielu przywódców uwierzyło w Jezusa, ale ze względu na faryzeuszów nie przyznawali się do tego, aby uniknąć wyłączenia z synagogi. Chodziło im bowiem bardziej o uznanie ze strony ludzi niż o chwałę Bożą. To ostrzeżenie płynące ze Słowa Bożego. Akceptacja nie jest najważniejszą rzeczą. Najważniejszą z rzeczy tu na tej ziemi jest uznanie przez Boga, uznanie ze strony Jezusa Chrystusa. On powiada, moja miłość akceptuje każdego, kto przychodzi do mnie, wyznaje grzech, pokutuje. I nie wyznaje go człowiekowi tylko wyznaje Bogu, Jezusowi. Staje przed nim, powiada, Panie, coś zrób z moim życiem, coś zmień. Strach może mieć poważne konsekwencje, Jezus o tym mówi. Kto wstydzi się mnie i moich słów przed tym cudzołożnym i grzesznym pokoleniem, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swego Ojca wraz ze świętymi aniołami. Znacie zachowania kiboli. Ja myślę, że wstydziliby się wyznać Jezusa jako swego Pana, ale nie wstydzą się zdemolować stadionu i przed stadionem wszystkiego, co
na drodze spotkają, idą właśnie jak ten walec faryzeuszy. Ci rodzice mieli wewnętrzny opór. Bali się, że synagoga będzie przed nimi zamknięta. A więc szukali uznania ze strony ludzi. Myślę, że to jest dla nas takie ostrzeżenie, że mamy swoje życie korygować w stosunku do Słowa Bożego i z Jezusem Chrystusem. Jaka jest konkluzja, że tak powiem, już teraz, ale jeszcze nie kończę, tego, co zdarzyło się z tym człowiekiem niewidomym, który odzyskał wzrok? Otóż ten uzdrowiony widzi więcej i za dużo widzi. Ponownie więc przywołali tego, który był niewidomy. Oddaj chwałę Bogu, powiedzieli. My wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem. Uzdrowiony odparł. Czy jest grzesznikiem? Nie wiem. Wiem jedno. Byłem niewidomy, a teraz widzę. Zapytali go więc, co ci uczynił? Jak otworzył ci oczy? A on już wam powiedziałem. Nie dość wam? Co jeszcze chcecie usłyszeć? Może wy też chcecie zostać jego uczniami? Wtedy go znieważyli. To ty jesteś jego uczniem. My jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Ten natomiast nie wiemy, skąd jest. W gruncie rzeczy faryzeusze mówią to, co wielu współczesnych ludzi powie. Mama tak wierzyła, tata tak wierzył, rodzina, ja też tak będę wierzył. I jak zobaczę jeden inny włos u kogoś, to go wyrwę. Jedynym, który w tej historii nie był ślepy, to ten anonimowy mężczyzna. On widzi zbyt wiele. On widzi to, czego chyba sam po sobie nawet nie spodziewał się. Widzi, kto i co uczynił. On nawet nie umie dokładnie powiedzieć, kto, ale wie, co się z nim stało. Jakie są tego konsekwencje? I powiada faryzeuszom, też chcecie zostać zwolennikami? Tu jest pewna sugestia. To znaczy, że on już sam sobie powiedział, jestem zwolennikiem Jezusa Chrystusa. Wy też? No i oczywiście posypały się na tego człowieka gromy. Ale ten człowiek mógł być niewidomy, ale nie był głupi. Bóg otworzył mu umysł. On zobaczył konsekwencje posłuszeństwa Jezusowi. Co mu kazał, zrobił, efekt był widoczny. On zrozumiał też, dlaczego rodzice jego nie przyznali się. Ale on znał prawdę. Kto go uczył? Nie wiem, może słyszał coś o Jezusie wcześniej jako niewidomy, ale nagle jego duchowy umysł przez Boga jest otwarty. On nie odzyskał tylko wzroku takiego cielesnego. Ja twierdzę, że największym cudem tego rozdziału jest to, że on odzyskał duchowy wzrok. On zobaczył, z kim ma do czynienia, że Jezus jest Mesjaszem. On zobaczył więcej niż faryzeusze. On zobaczył to, co Jezus mówił. Przyszedłem na świat, aby ślepi widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepi. Zamiana rolami. Tego faryzeusze nie chcieli usłyszeć. Uzdrowiony na to, a to dziwne, wy nie wiecie, skąd jest, a on otworzył mi oczy. Wiadomo, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, a tylko bogobojnych i posłusznych Jego woli. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic zrobić. Wtedy powiedzieli, urodziłeś się cały w grzechach i ty chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. Odrzucili faryzeusze to wyznanie uzdrowionego. Ale to Bóg może w różnoraki sposób rozmawiać z nami. Może w różnoraki sposób przemawiać.
Ten człowiek na pewno nie mógł uzdrowić. On nie może tego czynić, a w ogóle to jakim prawem? To ja się zapytuję, to jakim prawem w Biblii są opisane dziwne rzeczy, które przemawiały? Nie dziwi was, że osioł przemówił do proroka? No nie, no to jest bajka. Nie, osioł przemówił. Bóg może tak uczynić. Do Piotra kogut przemówił. Zapiał i Piotr się opamiętał. Bóg ma różne sposoby przemawiania. A kiedy Paweł był w swoim środowisku mało znany, to użył Bóg Barnabę, ale też Pryscyla i Akwila. Tacy zwykli, wierzący ludzie wzięli go do siebie i nauczyli Bożej drogi. Czasami skromny laik może więcej widzieć niż potężny kaznodzieja. Kiedy Bóg otwiera nasz umysł, kiedy Bóg daje nam poznanie Biblii, ilu ludzi nie skończyło szkół teologicznych, ale wgłębili się w Boże Słowo. To Słowo do nich tak przemówiło, że stali się niezwykłymi kaznodziejami. Logika tego człowieka zdumiewa faryzeuszy. Oni nie mogą się z nim posprzeczać. No bo co mają powiedzieć temu niewidomemu, skoro on już wszystko powiedział? Oni dobrze wiedzieli, że on mówi prawdę. Jedyną karą za uzdrowienie, jaką mogli wymierzyć temu nieznajomemu, niewidomemu, a ex-niewidomemu od tego momentu musimy powiedzieć, było to, że trzeba go wysłać na banicję, ekskomunikować, odrzucić. Po prostu on w naszym środowisku nie pasuje. Wiecie, ludzie wierzący, autentycznie wierzący, kochający Boga, odwołujący się do Niego, są nielubiani. Oni są wyrzutem sumienia czasami wśród ludzi. A czemu Pan tak mówi? A czemu Pani tak mówi? A dlaczego tak postępuje? A ja nie mam spokoju, ja nie mogę być spokojna. Nie wiem, czy Wam wspominałem, jak mój kolega pisał pracę magisterską na temat powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Ja z nim w jednym pokoju mieszkałem i też mu tam pomagałem co nieco. I dał sekretarce w Akademii Teologicznej, żeby mu przepisała, to wtedy nie było komputerów, na maszynach stukaliśmy do pisania. I ona po dwóch dniach przyniosła mu tą pracę i powiada: bierz pan to sobie, ja tego nie mogę przepisywać, ja nie mogę spać, ja nie mogę w ogóle dać sobie z tym rady. Co pan tu wypisał, co przed nami jest? Mówi, to jest Boże Słowo. Ona się czuła osądzona przez to Słowo, niespokojna. Wyrzut sumienia. Dla faryzeuszy ten człowiek niewidomy był wyrzutem sumienia. I wtedy nagle dowiadują się, że oni są ślepi. Tak, jesteśmy w tym dobrym miejscu. Położę go na wsiaki słuchaj. Jezus odezwał się w te słowa. Przyszedłem na ten świat, na sąd, aby niewidzący przejrzeli, a ci, którzy widzą, utracili wzrok. Gdy to usłyszeli obecni przy nim faryzeusze, zapytali, czy my także jesteśmy niewidomi? Jezus im odpowiedział, gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy, wasz grzech nie przestał na was ciążyć. Oni nie wiedzieli, że potrzebują Jezusa. Jesteśmy w otoczeniu ludzi często, którzy nie wiedzą, że potrzebują zbawienia, przebaczenia grzechu, że to my jesteśmy też dla nich takim drogowskazem. Oczywiście Słowo Boże, Biblia. Dobrze jest, gdy możemy im podarować chociażby nawet Gedeonitkę, żeby mogli poczytać. Bóg pisze w tej historii 9 rozdziału, pisze historię między wierszami. Widzimy Boga w pracy. Ten rozdział pokazuje, jak Bóg pracuje z ludźmi, którzy są w potrzebie. Jezus nie skupił się na problemie, jaki wywołano,
widział potrzebę tego bezradnego człowieka, że potrzebuje obrony, dał mu mądrość, dał mu umysł odświeżony, że on wiedział, jak faryzeuszom odpowiedzieć. Oni byli wykształceni. On prawdopodobnie nie, bo gdzie w tamtych czasach mógł jako niewidomy zdobyć przygotowanie takie wiedzy. Błędne wnioski posypały się lawinowo. To wiecie, faryzeusze mieli sporo błędnych wniosków. A jak myślicie, jak w naszych środowiskach czasami możemy się zachować? Jak to jest na przykład z klaskaniem? Zauważyliście, że jak ktoś pierwszy zacznie klaskać, to wszyscy inni za nim? A jak ktoś pierwszy wstanie, to wszyscy inni też wstają? To zanim zaczniesz klaskać, zanim wstaniesz, zadaj sobie pytanie, jaki jest powód, że klaskają? Czy muszą to robić też? Czy muszą być papugą? Ja powiadam, nie bądźmy papugami. Miejmy swój rozum, swoje myślenie, swoją reakcję. Bo nie ma potrzeby za wszystkim tak bezkrytycznie podchodzić. Błędne wnioski pociągnęły tych faryzeuszy w dalszej konsekwencji. Oni jak ci klakierzy. Jeden powiedział, drudzy przyklasnęli, tak. A Jezus im powiada, i jesteście ślepi. Nie widzicie, co Bóg czyni, jak to się zmienia. To jeszcze jedna ważna rzecz. Zapamiętajcie sobie to zdanie na pewno. Człowiek pełen wątpliwości znajduje problemy, gdy jest okazja. Jak ktoś ma wątpliwości, to zrobili problemy temu niewidomemu. To nie wiadomo kto, jak, czemu, po co, kiedy i dlaczego. Ale ten niewidomy, gdy odzyskał wzrok, jest tą osobą, która znajduje okazję w problemach. Miał problem i znalazł okazję, aby mieć nowe życie w Jezusie Chrystusie. Mieć nowy sposób spojrzenia. Nowe odpowiedzi dla krytykantów. Dlatego zadaję sobie takie pytanie. Kim jestem? Kim jest dla mnie Jezus? Nieznajomym z nadsadzawki? Czy Panem mojego życia? Czy On przebacza moje grzechy? Czy może być Panem mojego uzdrowienia? Dziś wspominaliśmy, uczestnicząc w wieczerzy, to nie jest zwykła liturgia. To nie jest jakiś zwyczaj. To nie jest tradycja, jakby powiedział Tewie. My nie tylko do tradycji sięgamy. Tak, to jest ta dobra tradycja. Ale to nie jest liturgia tylko. My wspominamy to, co się tu wewnątrz nas zdarzyło. Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego, który oddał swoje życie za nas, umarł na Golgocie, przebaczył nasze grzechy, myśmy nie musieli ponosić konsekwencji. Kiedy pojawił się grzech w tym świecie, to cierpienie stało się rzeczywistością. Stało się rzeczywistością dla dobrych i złych. To nie jest tak, że jak my się nawracamy, stajemy się wierzącymi, to jest taki kokon, czy taki klosz, że już my nie zachorujemy. Nie, nie. Wierzący też chorują. I zawsze jestem niespokojny, gdy słyszę od wierzących, są tacy, którzy mówią, że człowiek wierzący nie może chorować. No a potem ten sam, który to mówi, choruje i nie wie, co zrobić. Kiedy Bóg czasami nie odpowiada natychmiast na naszą modlitwę, a mamy prawo modlić się też o Boże dotknięcie, o nowe życie, o uzdrowienie duchowe, to mamy prawo modlić się też o uzdrowienie cielesne. Ale jeśli nie otrzymuję od razu odpowiedzi, to nie oznacza, że Bóg mnie zlekceważył. Nawet brak odpowiedzi jest też Bożą odpowiedzią. Tak Bóg odpowiedział, że mam czas. Paweł słyszał, wystarczy ci na mojej łasce, a miał problem. W liście do Jakuba czytamy tak. Drodzy bracia, za najważniejszą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Siostry, tu trzeba jeszcze dopisać, ale nie chciałbym, bo
Słowo Boże powiada, że kto dopisze, to by też potem plagi będą dopisane. Ale wiemy, że Słowo Boże nie zna tego podziału w tym sensie, że nie ma ani Żyda, ani Greka. Nie ma niewiasty, mężczyzny. W sensie duchowym jesteśmy równi. Wiedzcie, że takie doświadczanie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Ta historia nie jest jakąś opowiastką z nadsadzawki Syloe. To jest dobra nowina o wszechmogącym Bogu, o tym, kim On jest, kim jest dla nas, o Jezusie Chrystusie, który jest Mesjaszem, który przyszedł, aby dać nowe życie. O nieznajomym, który otrzymał wzrok i duchowe poznanie. Ono oznaczało nowe życie w Jezusie Chrystusie. My zdecydowanie, uważam, potrzebujemy bardziej duchowego uzdrowienia niż nawet cielesnego. Bo bez tego duchowego uzdrowienia do Królestwa Bożego nie wejdziemy. A bez jednej ręki, bez nogi, czy nawet nie widząc, a wierzymy Jezusowi Chrystusowi, wejdziemy do Królestwa Bożego. I co jest pocieszające? Tam wszystko będziemy mieli odnowione. I wzrok, i ciało inne, i wszystko będzie funkcjonować, i nie będzie nas nic boleć, i nie będziemy płakać, wszystko będzie odnowione. A więc ważniejsze jest moje duchowe życie, moja sytuacja duchowa ponad moje zdrowie. Ja wiem, że to jest ważne zdrowie, bo w tym zdrowym ciele mogę też i aktywniej, i lepiej uczestniczyć w chwaleniu Boga, ale znamy przecież ludzi, którzy mimo ułomności swego ciała są bardzo wierni Panu Bogu i służą Panu Bogu, a czasami ta jego niesprawność sprawiła, że przyszedł ktoś właśnie do Boga. No to pytanie pozostaje ostatnie. Och, ja taki szybki jestem. Znowu to samo zrobię. Dobra. Co teraz? Ano teraz mamy oczekiwać na spotkanie z naszym Panem. Taki dzień będzie. W dzisiejszych czasach, nie wiem, czy zauważacie, ale coraz więcej mówi się o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa w kontekście Słowa Bożego. Ja byłem zdumiony, kiedy niedawno w telewizji pokazano 7 wizji z Biblii i poparto te wszystkie wizje tym, co się w świecie dzieje. Ktoś to dobrze zrobił, ten film. Byłem zaskoczony, jak potwierdziła się Biblia. Nagle zaczęło wszystko pasować. My żyjemy w czasach, które nazywamy ostatecznymi. Oczywiście cały czas. Ostateczne one się zaczęły w momencie, kiedy Chrystus został wzięty do nieba. Od tego momentu zaczęły się czasy ostateczne. One trwają. Ale myślę, że z każdym dniem przybliżalni jesteśmy do tego spotkania z naszym Panem Jezusem Chrystusem. A więc co teraz? Bóg ma plan. Nie zapomniał, że czasami cierpimy, że czasami mamy problemy, ale też nie zapomniał, że potrzebujemy Jego usprawiedliwienia. Możemy do Niego wołać, a On ma rozwiązanie na Jego warunkach. Nigdy nie możemy powiedzieć: Panie, Ty musisz mnie uzdrowić. Nie, Bóg nie musi. Może. A jeśli to zrobi, to na Jego warunkach. Ja w takie prowadzenie Boże wierzę. I w swoim życiu, w życiu naszej rodziny, doświadczyłem, jako pastor doświadczyłem wiele razy, widziałem, jak ludzie byli uzdrawiani, Bóg im pomagał, a tu też dwoje siedzi takich ludzi, którzy w tej społeczności doświadczyli Bożego uzdrowienia. I wiem, że Bóg odpowiada. Podziękujmy Panu Bogu w naszej modlitwie, będąc wdzięcznymi, że On o nas się troszczy, że ten niewidomy nie został zignorowany. Amen.